Agnieszka Kaluga, książka Zorkownia, znak. Książka bardzo poetycka, bardzo trudna, bo dotycząca emocji naszych w hospicjum. Dotycząca ludzi po stracie, którzy musieli oswoić taką stratę, a potem są w stanie wygenerować ze swojego organizmu jeszcze coś takiego, żeby się opiekować innymi i w tym znajdują sens. Bardzo taka głęboka, delikatna książka, a jednocześnie bardzo mocna. Jest tutaj Miłosz i Szymborska, ale na mnie zrobił ogromne wrażenie taki rozdział, który się nazywa po prostu Fredek. To jest o takiej parze, która ma taki domek pod miastem. W Lusowie mieszkaliśmy pół roku, dopiero późną jesienią lądowaliśmy w mieście. Co 2-3 tygodnie wpadaliśmy na działkę sprawdzić, czy wszystko w porządku. I niech sobie pani wyobrazi, wchodzimy, a tam łóżko pościelone, obok puste butelki po mleku, włączona lodówka, chleb na stole i mój mąż, zamiast wezwać policję, usiadł i napisał list. Coś mniej więcej takiego. Dziękuję panu za opiekę nad moim domem. Będę bardzo wdzięczny, jeśli gdy zdecyduje się pan go opuścić, zostawi pan po sobie porządek. Pozdrawiam serdecznie. Byłam trochę zdziwiona, ale nic nie powiedziałam. Po 2 tygodniach wracamy, a tam okna wymyte, lodówka na błysk, łóżko zasłane, żadnych okruszków, na stole kartka. A właściwie nie kartka, tylko skrawek papieru z torebki po cukrze. Duże, koślawe litery. Dziękuję, Fredek. Pytaliśmy sąsiadów, czy ktoś go widział. Nikt, ani razu. Może to był wasz anioł stróż? Uśmiecham się. Nigdy o tym nie pomyślałam. Możliwe. Może to wygląda tak właśnie. Róża się zamyśla. Mój mąż się wtedy rozpłakał i nosił tę kartkę w portfelu aż do śmierci. Niesamowite opowiadanie, takie, które prowokuje i wyzwala z nas kompletnie inne emocje, których byśmy się mogli spodziewać w takiej sytuacji, kiedy wtargnęliśmy do czyjegoś domu. Niemniej właśnie te ekstremalne stany emocjonalne, które przeżywamy wobec obcych ludzi, wobec salowej, pielęgniarki, lekarza, wolontariusza. Każdy ma coś do zaoferowania i często ta osoba najbliższa nie jest tą osobą najbliższą, ale właśnie jest z nami do końca. I takie otwarcie, takie przygotowanie takiego otwarcia jest strasznie ważne i wydaje mi się, że ten Fredek bardzo mocno to pokazuje, jak można potraktować każdą schematyczną sytuację kompletnie odwrotnie, jak się można otworzyć i ile ogólnego dobra z tego wynika.